Darmowe miejsca noclegowe, odcinek 5. Znajdujemy się w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Jesteśmy blisko Działoszyna, czyli blisko mojego kochanego Wielunia. A dokładnie jesteśmy w miejscowości Bobrowniki. Bobrowniki. Nad Wartą. Nad Wartą. Właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy nad piękną rzeką ukochaną Wartą. Obecnie jest zima i może nie wygląda to tak przeuroczo jak wiosną lub latem, ale naprawdę miejsce jest warte, żeby je pokazać, gdyż znajduje się tu wiele super nowoczesnych biwakowych atrakcji. Tak chciałem powiedzieć, miejsc infrastruktury turystycznej, czyli wiaty, grille, kosze i toalety. Ale niech będą biwakowe atrakcje, także zapraszamy Was tutaj na ten niewielki, ale bardzo atrakcyjny teren. A teraz biegniemy z podziękowaniami dla naszych patronów. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. I wpadajcie do nas. Zaczniemy od tego, że są dwie duże wiaty i pozwolimy sobie wejść do jednej, żeby Wam pokazać, że jest tam piękny stół, dookoła są ławki i jak najbardziej można tutaj... a tu jest moje miejsce, właśnie jeszcze Wam powiem, dronowane było, pokażemy Wam również z góry to. Piękne miejsce. I teraz tak, ławki duże, dookoła są nawet takie przestawne, żeby sobie dostawić do stołu i można tutaj naprawdę biesiadować. Zaraz obok, co jest super, jest miejsce na ognisko, również z ławkami. Ja to uwielbiam, gdyż można sobie tutaj właśnie upiec kiełbaskę, popatrzeć na piękną rzekę. Oczywiście teraz pada sobie śnieżek, ale myślę, że latem wygląda to inaczej. I jest i druga wiata, jakby dwie rodziny się spotkały. Ważnym aspektem są oczywiście również kosze, których zawsze brakuje lub są pełne. A tu jak widać ktoś o to dba, wiem, że do kosza mało rzadko kto spogląda, ale ja muszę wszędzie zajrzeć dla Was specjalnie. Jest i miejsce na grill, chociaż brakuje tutaj kraty tak naprawdę, ale być może ona gdzieś jest schowana. Nie, myślę, że była ze stali nierdzewnej i poszła na skup. Jest tutaj oczywiście wyjście na las i jak widzicie tutaj, jak ktoś ma offroadowe autko, może sobie lekko wjechać innym wjazdem niż my. Jest jeszcze jeden kosz. Jest również miejsce do osiadków plażowej. Może nie wygląda to tutaj apetycznie w tym okresie, ale wydaje mi się, że na lato na pewno są zakładane tutaj siatki i można pograć. Piasek wygląda na dosyć zadbany. Co ważne, tak naprawdę jest tutaj szlak kajakowy i miejsce wodowania kajaków. I tutaj jest taka piękna mapa, bo nawet nie wiem, czy wiecie, ale Załęczański Park Krajobrazowy to przepiękna kraina, jeżeli chodzi o kajaki. Mieliśmy okazję już się przekonać. Zobaczcie, tutaj macie całą mapkę, a jesteśmy właśnie tutaj. Także ten szlak dopiero gdzieś tu jest w połowie. Pokażemy Wam to miejsce chyba, Marzena, teraz z góry. Co Ty na to? Tak, a ja jeszcze chciałabym tylko dodać, że tam jeszcze za nami jest toaleta. A, widzisz, dobrze, że wspomniałaś o tym. To jest coś naprawdę ważnego, tak? Jest tutaj toaleta. Ciekawe, czy ona teraz jest otwarta. Po to tu jesteśmy, żeby te toalety Wam pokazywać. Nie pokażemy. Nie? Nie pokażemy. Toaleta jest, ale jest bardzo brzydka i ja wolałabym pójść do lasu niż wejść tam. To o czym powiedziałem. No niby jest, ale lepiej się nie... Chyba, że jest to taki sezon, że tych toalet nie opróżniają. Nie wiemy na jakiej zasadzie to działa. No właśnie, ale nawet gdyby nie opróżniali, to kto tam był powinien zostawić po sobie porządek. No dobrze, ja myślę, że teraz pojedziemy w górę i pokażemy Wam piękny krajobraz. Że Wam się bardzo podobało. Ja muszę się schować teraz przed tym śniegiem, bo zawiewa przeokropnie.
Cóż, mam nadzieję, że miejsce fajne. My tutaj na pewno przyjedziemy jeszcze latem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie nam subskrypcję, łapkę w górę, oglądajcie nasze filmy i do czego Was bardzo mocno zachęcam, jeżeli chcecie, abyśmy odkrywali więcej takich fajnych miejsc przed Wami, to możecie zostać naszymi patronami. Dzięki Wam właśnie podążamy szlakiem takich pięknych miejsc i odkrywamy je dla Was. Także bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, które już od Was otrzymujemy i zachęcamy kolejne osoby. Także trzymajcie się, do zobaczenia!